Dzień dobry, w salonie profesor Elżbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Będzie burzliwa czy grobowa atmosfera na dzisiejszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej? To zależy. Jeśli chodzi o pana prezesa, to z pewnością smutno mu będzie spotkać się z nami. Trudno, jak zapowiedział wczoraj. Natomiast część, bo rozmawiałam już z częścią członków, nie wydają się specjalnie poruszeni, tak jak to określenie nas brzmiało. Oczywiście jest im przykro, ale znamy prezesa, wiemy, że powiedział to z dobrymi intencjami i że w zasadzie rada się rozumie, pracuje kilka lat z różnymi oczywiście dyskusjami trudnymi, ale w sumie lubimy się. Czyli myśli pani, że będzie więcej takich osób jak pani, szybko wybaczających prezesowi Belce? Bo pani dość szybko wybaczyła i powiedziała o tym już wczoraj. Pan prezes Belka wieczorem mówił: zapomnijmy o tym, co powiedziałem o Radzie Polityki Pieniężnej. No właśnie, pani już zapomniała? Zapomnieć nie, bo oczywiście media stale przypominają i wiadomo, że to określenie nie było właściwe, zresztą inne też. No ale zdarza się, wieczorem zmęczeni ludzie są, i po prostu tak może mężczyźni czasami sobie pozwalają. Pani reakcja z niedzielnego popołudnia była taka, mówiła pani o tym agencji Reutera, że pan prezes będzie musiał wyjaśnić skomplikowaną sytuację. Tak. I to w zderzeniu z tym wybaczam następnego dnia, jest pewna zmiana, jeśli dobrze rozumiem. Nie tyle będzie wyjaśniał słowa, być może słowa takie jak dygotalny i tak dalej, które... Okazuje się, że pivotalny padło, a nie dygotalny. Możliwe, tak. Więc to być może, ale nie o to chodzi. Kontekst, dlaczego tak się stało, co za tym stoi, jest pewien szerszy kontekst, pewne są przyczyny, pracujemy w tym samym środowisku, znamy to środowisko i będzie mówił o problemach głębszych, nie tylko językowych. I o głębszym problemie mówi m.in. Leszek Balcerowicz, oceniając całą tę sytuację, i stwierdza, że doszło do jaskrawego naruszenia niezależności NBP przez prezesa NBP. Podpisze się pani pod tymi słowami? Nie rozumiem tego, bo niezależność prezesa nie została naruszona, a mówimy tutaj... Niezależność banku naruszona przez prezesa. Ani niezależności banków, bo o banku tutaj właściwie nie było mowy. Nie widzi pani, że pan prezes być może, jak niektórzy komentatorzy i politycy oceniają, wciąga bank centralny do bieżącej polityki? Nikogo nie wciąga, na pewno nie Rady Polityki Pieniężnej, bo jesteśmy niezależni, jesteśmy ludźmi z doświadczeniem, z bazą naukową też w większości, więc mamy swoje poglądy utrwalone i na pewno tutaj tych poglądów pan prezes nam tak radykalnie nie zmieni. Profesor Balcerowicz w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi tak: uważam, że samo sugerowanie takiego targu politycznego nie mieści się w normach konstytucyjnego państwa. Jeżeli ma być zachowana ta nasza wielka zdobycz ustrojowa, jaką jest niezależny i apolityczny NBP, to w jego obronie Marek Belka powinien podać się do dymisji. Nie powinien się podać do dymisji, bo pracuje bardzo dobrze, jest podziwiany wręcz przez otoczenie zewnętrzne, czyli zagraniczne. Są na konferencjach, jak rozmawiamy. Wszyscy proszą przekazanie szczerych pozdrowień dla pana prezesa i jest to reputacja nieskazitelna. Nieskazitelna nawet po tym, co powiedział dla pani, bo z jednej strony mówił wczoraj wieczorem, że współpraca w ostatnim roku między nim a Radą Polityki Pieniężnej to była wspaniała współpraca, a z drugiej strony powiedział to, co powiedział o Radzie Polityki Pieniężnej w tamtej rozmowie nagranej i mówił, że jest w stanie zagrać z Radą. Mówił o jej obieżności. Nie rozumiem tego. Nie, rozmowy są czasami trudne, czasami nawet podniesionym głosem, ale dotyczą kwestii merytorycznych. Więc to dotyczyło kwestii merytorycznej, tak, i padły słowa, ja muszę mieć instrumenty, żeby na przykład pewno objeżdżać Radę Polityki Pieniężnej. Nie, bo to wskazywać pewne rzeczy, pewne ułomności, pewne błędy, które być może popełniamy. Ja rozumiem to w ten sposób. Żadnym z posiedzeń, a jest ich co najmniej 3 albo i więcej w trakcie każdego miesiąca, nie zdarzyło się nic takiego do tej pory, a to już jest
praca no, kilkuletnia i na pewno te dwa ostatnie lata, tym bardziej zwracając na uwagę na to, co powiedział, będzie atmosfera całkiem naukowa, można co najmniej naukowa. Ma pani pełne zaufanie i w szczerość intencji wierzy pani, jeśli chodzi o prezesa Belkę? Ja tak. Tak, jak najbardziej. I przyjmuje pani do wiadomości, że to była prywatna rozmowa panów Sienkiewicza i Belki, a nie prezesa NBP i szefa MSW? Ja nie chciałabym wchodzić w szczegóły. Wieczorem, na kolacji, czy prywatna, czy służbowa, nie ma to znaczenia. Pani profesor, uważam, że ma to znaczenie, dlatego że jeśli słucha się wyjaśnień, to z tych wyjaśnień wyłania się niejednoznaczny obraz. I kiedy pan prezes Belka mówi, to była prywatna rozmowa, to w podobnym czasie porównujemy inne wypowiedzi i okazuje się, że komunikat NBP z niedzieli informował, że rozmowa miała dotyczyć modernizacji banknotów i produkcji monet. Minister Sienkiewicz mówił wczoraj, spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o problemach Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Tak. Tusk wczoraj, nie wysłałem Sienkiewicza do Belki, to była inicjatywa NBP. To czy ja mam przyjąć do wiadomości, pani profesor, i pani także przyjmuje, że szefowie NBP i MSW rozmawiają prywatnie o przyszłości Wytwórni Papierów Wartościowych? Oczywiście. Nie tyle o przyszłości, ile o tym, o czym powiedział pan prezes, o biciu monet. I to jest prywatna rozmowa, pani zdaniem? Nie, to jest służbowa, ale następnie rozmowa zeszła na temat. I o to pytam, czy to jest służbowe spotkanie, czy prywatne? Pani mówi, że to jest nieistotne. No nieistotne, dlatego że ta część pierwsza, właśnie o biciu monet, dotyczyła kwestii publicznych. Celem tego spotkania było to. Natomiast panowie się rozgadali, tak to można powiedzieć. I to już ta druga część była częścią nieoficjalną, bo mówili na tematy różne. Żartowali i tak dalej. Sądzę, że to już było na koniec tego spotkania gdzieś, gdzie no, ta część, można powiedzieć, rozrywkowa zaczęła się. Tak jak na każdej konferencji, prawda, mamy część taką oficjalną, a później jest taka mniej zobowiązująca i tak bym to potraktowała. No, ale to myślę, że nie wszystkich rozrywa ta rozrywka, ale do meritum przejdźmy, żeby rzeczywiście nie zatrzymać się na tym poziomie, na którym jesteśmy. Ustawa czy projekt założeń do ustawy o NBP nowelizowanej był konsultowany z Radą Polityki Pieniężnej, pani profesor? Był konsultowany, tak. I były zgłaszane zastrzeżenia do tego projektu przez Radę? Zastrzeżenia nie. Była oczywiście dyskusja. Były na pewno pytania, o ile sobie przypominam. Dotyczyło to dwóch kwestii. Nabywania, sprzedaży papierów wartościowych przez Narodowy Bank Polski. I to, pamiętam, odbyły się co najmniej na dwóch posiedzeniach dyskusje. Prezes nam wyjaśnił, jaki jest cel tego rodzaju proponowanych zmian i przyjęliśmy to do akceptującej wiadomości. Ponieważ nie my proponujemy te rozwiązania legislacyjne, to jest inicjatywa ministra finansów i rządu następnie. Projekt ustawy jeszcze nie jest przygotowany. Bardzo długo to trwa, dziwnie długo to trwa przygotowanie i założeń wcześniej i samego projektu ustawy dopiero po tym merytorycznym posiedzeniu Rady Ministrów. I akceptujemy rozwiązania tam stosowane, czyli stworzenie możliwości sprzedaży i kupna dłużnych papierów wartościowych przez NBP także poza operacjami otwartego rynku. I pani zdaniem, to jest jeden z punktów skupowanie, zmian ustawy o NBP. Tak, i skupowanie obligacji przez NBP pani zdaniem pozytywnie wpłynęłoby na wycenę polskiego długu? Jak najbardziej. Wtedy koszty długu zmniejszą się. Jeżeli wkroczy na scenę taki duży gracz jak Narodowy Bank Polski, to przeszkodzi to rynkom finansowym na pewno. Tym, którzy do tej pory kupowali nasze papiery wartościowe, bo cena obligacji się powiększy. Ale będą nie będzie tak jednocześnie kupować. Nie będzie tak jednocześnie, pani profesor, że to będzie po prostu dodrukowywanie pieniądza w polskim systemie? W żaden sposób, dlatego że te pieniądze już krążą, już one znajdują się na rynku. A więc Narodowy Bank Polski nie będzie finansował deficytu, co byłoby niezgodne z konstytucją, a będzie działał w obszarze obsługi długu publicznego. Będzie normalizował tą sytuację, która ma miejsce na całym świecie. Wszystkie banki centralne praktycznie stosują te instrumenty od dawna. W naszym obszarze na przykład Bank Centralny Węgier. I nie jest to sytuacja ani nadzwyczajna, ani jakaś jednostkowa. Jest ona również zgodna z artykułem 123 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Także wydaje się, że
nie powinno on, ten zapis budzić jakikolwiek sprzeciwów. I tak było na posiedzeniu kiedy Rada Polityki Pieniężnej konsultowała to, jak rozumiem, to, jeśli chodzi o projekt, a potem co pani usłyszała, przeczytała we wczorajszym materiale w tygodniku Wprost, nie ma pani żadnych wątpliwości nadal, że ten instrument może być instrumentem wykorzystywanym po prostu w bieżącej działalności politycznej i może dochodzić do jakichś targów, jak to zostało określone, między rządem a bankiem centralnym? Na tym nie znam. Polityką się nie zajmuję i nie mogę się zajmować. Natomiast ten instrument jest i dozwolony, i stosowany powszechnie. No nie przez wszystkie banki. Są banki, które to stosują. W tej rozmowie to pada. Bank Anglii, Bank Centralny, Rezerwa Federalna z jednej strony, oczywiście. A z drugiej strony Europejski Bank Centralny. Więc nie wszędzie jest to stosowane. W dużych bankach centralnych tak. I to, co wiem, na pewno w banku węgierskim od jakiegoś czasu. Jest to sytuacja, kiedy dokonujemy zakupu przez banki obligacji skarbowych, tak jak powiedziałam, na rynku wtórnym, a nie na pierwotnym. Na rynku pierwotnym dokonuje się emisji, czyli do druku ewentualnego pieniędzy. No, nazwijmy to umownie, prawda, do druku, czyli emisji. Pani profesor, inny postulat z projektu ustawy o NBP. Możliwość odwołania członka rady, gdy narusza zakaz zarobkowania, gdy to są niedopuszczalne przypadki w Radzie. To jest zaakceptowane przez Radę Polityki Pieniężnej? Myśmy takich szczegółów nie widzieli. Ja jako prawnik od lat jestem przyzwyczajona do tekstu normatywnego, czyli nie do założeń. Ale nie ma tego tekstu normatywnego wciąż. Poczekam. Natomiast będę starała się wskazać na to, że jest to zapis nieprecyzyjny. Bo zarobkowanie dotyczy na przykład sytuacji takiej, gdzie otrzymujemy prowizje z lokat bankowych. To jest też nasz zarobek. Trudno, żebyśmy trzymali, prawda, środki pieniężne gdzieś, nie wiem, w kasetce czy w przysłowiowej skarpetce. A podoba się pani zapisany w założeniach projektu ustawy o NBP pomysł na zmianę sposobu powoływania członków rady? Chodzi o rotację? Tak. Zbyt skomplikowany według mnie i niepotrzebny. Ale to jest moja prywatna sprawa, ale nie przeszkadza mi on. Rezygnacja z przyjmowania przez Radę Polityki Pieniężnej rocznego sprawozdania finansowego NBP. To jest ograniczenie uprawnień Rady Polityki Pieniężnej, ale zaakceptowaliśmy to. Chociaż tutaj miałam pewne wątpliwości. Jest to ograniczenie z pewnością uprawnień Rady. A czy to, że Narodowy Bank Polski bierze aktywny udział w tworzeniu tej ustawy, nie sprawia wrażenia, że bank centralny pisze te przepisy pod siebie i nie dostrzega pani tutaj jakichś zagrożeń? No tak jak każda instytucja, która jest zaangażowana i której dotyczy przecież treść ustawy. Trudno, żeby nie była zaangażowana. Jest organem państwa. Pytanie, jak to zaangażowanie wygląda? No, jeśli Marek Belka mówi, wszystko jest w ministerstwie, tam są wytrychy. Sienkiewicz, tam nie ma wszystkiego. Belka, jak ja bym miał sygnał od premiera, że mogę tam wstawić to, co będzie trzeba, to wstawimy różne rzeczy, które umożliwiłyby urwane zdanie. To znaczy, że chcą brać udział w procesie legislacyjnym. Ja bym tak to określiła, tylko jakimś dziwnym językiem powiedziane. Pani profesor, na koniec, czy otwarte fundusze emerytalne pani zdaniem powinny szykować się już do pogrzebu funduszy emerytalnych? No szkoda, że dokonują zakupu za granicą, a nie naszych akcji, naszych przedsiębiorstw na giełdzie i w związku z tym spada wartość akcji polskich przedsiębiorstw. Myślę raczej o tym, że wielkiego zainteresowania pozostaniem w OFE, jeśli chodzi o Polaków, nie ma, więc to będzie raczej duża mniejszość tych, którzy zdecydują się na pozostawienie środków OFE. Trudno. Takie były rozwiązania legislacyjne, to są jego konsekwencje. A pani zdaniem rząd dobrze informuje o możliwościach, jakie mamy jako Polacy, jeśli chodzi o wybór między ZUS plus OFE albo tylko ZUS-em? Dyskusja trwała 2 lata, była bardzo burzliwa. Wszystkie argumenty zostały przedstawione, wytoczone po jednej, jak i po drugiej stronie i Polacy dokonali wyboru. No, takiego, jaki w trosce o swoje własne środki pieniężne, najlepszego z ich punktu widzenia. No jeszcze dokonują wyboru, jeszcze sprawa nie jest zamknięta. Profesor Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej, tuż przed spotkaniem Rady dzisiejszym. Dziękuję. Dziękuję Marcin bardzo. Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję.